Witam wszystkich bardzo serdecznie. To ogromny zaszczyt móc tutaj być znowu i podzielić się z Wami tymi kilkoma przemyśleniami, jakie ostatnio towarzyszyły mi w moim studium Biblii, w moich refleksjach nad tekstem Słowa Bożego. Zacznijmy od drugiego listu Piotra. Chciałabym, żebyście otworzyli razem ze mną drugi list Piotra. I tak, żeby wprowadzić w temat, o którym będę mówić, przeczytam najpierw, co Piotr mówi o tym temacie. Nie już bezpośrednio w tym temacie, tylko w jaki sposób on komentuje ten temat, który dziś będziemy poruszać. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, czytam od wersetu 12. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Widzimy, że Piotr pokazuje ten temat jako o tyle ważny, że mając świadomość swojej bliskiej śmierci, swojego bliskiego odejścia, dwukrotnie albo trzykrotnie podkreśla, że powinniście o tym pamiętać, kiedy mnie już nie będzie. Przypominam o tym, zawsze wam przypominam te sprawy. Uważam za rzecz słuszną pobudzać was przez przypominanie. Piotr wskazuje temat, o którym mówi poprzednio, jako bardzo ważny. O czym w takim razie Piotr mówi poprzednio? Przeczytajmy od wersetu 5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest taka cała klamra. Piąty werset zaczyna się od tego, że właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Dziesiąty werset, kończąc jakby ten fragment, mówi, dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań. I wszystko, co jest pomiędzy tym apelem o dołożenie starań, mówi nam, w którą stronę te starania powinny iść. W jaki sposób to życie chrześcijańskie powinno wyglądać. Mówią o powściągliwości, o wytrwaniu, o pobożności, braterstwie, o miłości. Ale ten fragment też nie jest sam w sobie. Zaczyna się od słów i właśnie dlatego. Co wskazuje na to, że tym najważniejszym tematem, co do którego Piotr mówił, że zamierza o nim przypominać, że będzie dokładał starań, żeby jego słuchacze, żeby odbiorcy tego listu zawsze mieli to w pamięci, tym najważniejszym elementem są prawdopodobnie wersety 3 i 4. Przeczytajmy od wersetu 2, żeby wprowadzić to w kontekst. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, czytam od wersetu 2. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Wiecie, kiedy czytamy tak list Piotra jako cały list, żeby po prostu przeczytać, to te takie wstępne zaraz po pozdrowieniach słowa gdzieś mogą umknąć, kiedy przechodzimy dalej, kiedy skupiamy się na tym dokładaniu starań, na tej pobożności i tak dalej. Natomiast jeśli zastanowimy się tak głębiej nad każdym z tych słów, które tutaj padają, jeśli podzielimy to sobie na takie mniejsze fragmenty, żeby przemyśleć, żeby poddać refleksji wszystko, Piotr tutaj pisze o niesamowitych rzeczach. Pierwsza rzecz, którą należałoby podkreślić, to że Chrystus obdarował nas wszystkim. Nie musimy się martwić, nie musimy gdzieś myśląc o przyszłości, pewnie w tej grupie tutaj też wspominaliście o tym na lekcji szkoły sobotniej, nie musimy obawiać się, co się będzie działo, bać się przyszłych wydarzeń. Bóg mówi, że Jego moc obdarowuje nas wszystkim, co jest potrzebne do życia
i pobożności. Więc zarówno w tym aspekcie takim fizycznym, materialnym, będąc z Bogiem, możemy być przekonani, że On poukłada nasze życie tak, że w Jego opiece, w Jego ramionach nie zabraknie nam tego, co najważniejsze. Pan Bóg poprowadzi nas przez największe problemy i oczywiście może być ciężko, ale ten tekst zapewnia nam, że On obdarowuje nas wszystkim, czego potrzebujemy. I podobnie wszystkim, czego potrzebujemy, obdarowuje nas w kontekście pobożności. Pan Bóg zapewnia nam taką wiedzę o Nim, jaka jest nam potrzebna. Pan Bóg zapewnia nam swoją obecność. Pan Bóg zapewnia nam, że jeśli będziemy tylko Go szukać, to On jest otwarty na nas. On nas przyjmie. Na pewno nas nie odrzuci. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. To Jezus jest gwarancją tego, że Jego obietnice się spełnią. Powołał nas przez własną chwałę i cnotę. Nie dlatego, że tak się wykazaliśmy w życiu i zdobyliśmy jakąś dobrą ocenę w pobożności. Jesteśmy dobrzy z religii. Chrystus obiecuje nam to wszystko ze względu na siebie, ze względu na Jego miłość, ze względu na Jego sprawiedliwość i ze względu na Jego chwałę. I trzecia rzecz, którą chciałabym podkreślić, to jest taki centralny punkt wersetu 4, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Zastanawialiście się kiedyś na tym? My jako ludzie, ludzie żyjący w grzesznym świecie, grzesznicy, których Chrystus ratuje, możemy stać się uczestnikami boskiej natury. Nie musimy trwać w tej naturze, jaka jest tutaj na świecie. Możemy, tak jak Piotr pisze dalej, uniknąć skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Możemy być uczestnikami boskiej natury. Każdy z nas. To naprawdę poważne słowa, ogromne słowa. Ale Piotr pisze tutaj wprost. Chrystus zapewnił nam taką możliwość. Pytanie, co to znaczy być uczestnikiem boskiej natury, a więc czym charakteryzuje się ta boska natura, do której Piotr nas zaprasza i co do której mówi, że mamy możliwość ją przyjąć? Faryzeusze, rozumiejąc swoje powołanie, uczeni w piśmie w czasach Chrystusa, nie wiem, czy czuli się uczestnikami boskiej natury w taki sposób, jak pisze to Piotr, ale na pewno mieli jakieś wyobrażenie co do ludzi, którzy są blisko Boga. W ich czasach mieli jakieś takie swoje dążenia, jako ludzie, którzy przedstawiają Boga innym ludziom, którzy mają innych ludzi do Boga prowadzić. To oni byli do tego wyznaczeni, jako osoby, które bardzo dobrze znały prawo, bardzo dobrze znały Słowo Boże, przez to wydawałoby się bardzo dobrze znały Boga. Jest taki fragment w Ewangelii Mateusza, gdzie Chrystus bardzo dokładnie rozdziela ich pojmowanie bycia przedstawicielami Boga i rzeczywistą boską naturę, jaką On objawił w ciele. Otwórzmy 23 rozdział Ewangelii Mateusza. I najpierw przeczytajmy fragment, który mówi, jak to bycie uczestnikiem boskiej natury może być rozumiane, ale po ludzku. W jaki sposób ludzie mogli to wykrzywić albo źle odebrać. 23 rozdział Ewangelii Mateusza, czytam wersety od 5 do 7. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. To, w jaki sposób ludzie wyobrażali sobie bycie przedstawicielem Boga, to takie cechy, takie sytuacje jak powszechny szacunek, bycie autorytetem w sprawach duchowych i religijnych, wiedza, jeśli chodzi o to, jak należy postępować, żeby być sprawiedliwym, jak należy postępować, żeby spełniać Boże wymagania, wpływy społeczne, to, że inni ludzie powinni w jakiś sposób liczyć się z tym, co mówimy. W taki sposób bardzo często możemy rozumieć tę chwałę Bożą. Wiadomo, że Bóg ma autorytet, Bóg jest godzien szacunku. I to na te cechy w tamtych czasach przede wszystkim zwracali uwagę uczeni w piśmie i ludzie, którzy reprezentowali Boga na tej ziemi. Ale czytamy dalej, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.
Jezus pokazuje, że bycie uczestnikiem boskiej natury nie opiera się na tym, że odbieramy szacunek, jaki należny jest Bogu, że stajemy się autorytetem takim, jakim jest Bóg. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Pan Jezus wskazuje, że boska natura to uniżenie, to bycie sługą. I co najważniejsze, Pan Jezus nie tylko mówił o tym, nie tylko używał słów, ale jego całe życie było wyrażeniem tego, co tutaj powiedział. Jego całe życie wskazywało na to, jaka jest boska natura i co jest w niej najważniejsze, jaki tak naprawdę jest Bóg. Boska natura to ktoś, kto przyjął postać sługi, uniżył samego siebie aż do śmierci. Boska natura to najświętsza istota, która zostawiła niebo, przyszła na ziemię, na zepsutą ziemię pełną grzechu, aby grzeszników zbawić. Boska natura to Chrystus, Pan, Mesjasz, Stwórca, Zbawiciel, który klęka przed uczniami, aby umyć im nogi, kiedy oni są zbyt dumni, żeby to zrobić. Taka jest boska natura, której uczestnikami możemy być. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 13. Czytam od wersetu 12. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Kiedy mamy takie pokusy, kiedy chcemy poczuć się lepsi od innych ludzi, przypomnijmy sobie Chrystusa, który myje nogi swoich uczniów, nawet Judasza. Kiedy mamy wobec innych ludzi tylko wymagania, oczekiwania, kiedy chcielibyśmy, żeby traktowali nas w jakiś sposób, przypomnijmy sobie Stwórcę, który uniżył się, żeby uratować człowieka. Kiedy jesteśmy zbyt dumni, by komuś pomóc, kiedy jesteśmy zbyt dumni, by obdarzyć kogoś dobrym słowem, by przyznać się do błędu, przypomnijmy sobie, jaka jest prawdziwa boska natura Chrystusa, do jakiej natury nas powołuje, jaką naturą chce nas obdarzyć. Boska natura, taka, której uczestnikami możemy być, to troska i poświęcenie. Boska natura to uniżenie i służba. Ostatnie słowa, jakie Jezus wypowiada podczas ostatniej wieczerzy, zapisane w Ewangelii Jana, mówią o chwale, do jakiej nas powołał, o Bożej chwale, jakiej uczestnikami możemy być. Ewangelia Jana, rozdział 17, czytam od wersetu 22. A ja dałem im, uczniom, chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, że ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Chrystus prowadzi nas do swojej chwały, do Bożej chwały. Chrystus przekazuje nam swoją boską naturę w jedności i miłości, jaką nas obdarza. Dlatego pamiętajmy o tych słowach Piotra, który mówi, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, żebyśmy trwali w tych staraniach, aby to powołanie i to wybranie umocnić, żeby tę boską naturę, jaką nas obdarza, żeby była widoczna w nas, żeby wzrastała w nas, żebyśmy na każdym kroku przyjmowali nie autorytet, jaki chcielibyśmy, nie jakieś wpływy, jakie chcielibyśmy wywierać w społeczeństwie, ale to uniżenie, to poświęcenie, tę troskę o drugiego człowieka, jaką Chrystus przejawiał na każdym kroku. Żeby te słowa, te ostatnie słowa Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy, przed Jego śmiercią, przed Jego wydaniem, rzeczywiście objawiały się w nas. Objawiłem im imię Twoje i objawię,
aby miłość, którą mnie umiłowałeś, miłość, którą Bóg umiłował Chrystusa, aby taka miłość w nich była i ja w nich. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, Twoja miłość bardzo często jest dla nas tak ogromna, że aż niewyobrażalna. A jednak Ty przekazujesz nam w swoim Słowie, że możemy być jej uczestnikami. Że możemy być uczestnikami Twojej natury. Nie tej natury, jaka jest w świecie. Nie takich zachowań, jakie są obecnie popularne. Ale Ty, Panie, mówisz, że możemy być podobni do Ciebie. Możemy być jak Ty. Dlatego bardzo proszę Cię, żebyś obdarzył nas Twoją miłością, żebyś wlał ją w nasze serca aż do pełna, żeby przejawiała się w każdym naszym zachowaniu, w każdej naszej myśli, we wszystkich naszych uczuciach, jakie mamy do innych ludzi. Spraw, Panie, żeby ten czas Wieczerzy Pańskiej, jaka teraz będzie, żeby ten czas uświadomił nam, jak bardzo Ty się uniżyłeś, kiedy przyszedłeś do nas. Żeby ten czas uświadomił nam ogrom Twojej pokory i Twojej miłości. Żeby ten czas uświadomił nam, jaka naprawdę jest Twoja natura. Tak, żebyśmy zrozumieli ją i chcieli w niej uczestniczyć. Dziękuję Ci, Panie, za ogrom Twojej miłości i za to, że Ty dajesz nam tak przeogromne obietnice. Że Ty obiecujesz nam wszystko zapewnić w naszym życiu, w naszej pobożności. Że Ty, Panie, chcesz nas prowadzić na każdej drodze, jaką idziemy. Spraw, Panie, abyśmy rzeczywiście, naprawdę byli uczestnikami Twojej natury. Proszę Cię o to w zasługach Jezusa Chrystusa. Amen.